Cześć, cześć, jestem Przemek. Witam Was w takim odcinku z aktualizacji 1.31 do Euro Truck Simulator 2. Ta aktualizacja jest dosyć ważna. Nie bez powodu posiadam nową Scanię dodaną w wersji 1.30. No, bardzo ładna, podoba mi się ona. To jest właśnie ta nowa z 2018. I właśnie tutaj jestem szczęśliwym posiadaczem też, powiem tak, bardzo fajnego dodatku. Właśnie dla Scanii. Akurat tego w wersji 31 nie było, ale to jest tak, Griffin Pack. Dodaje nam, no, takie oto fajne malowanie Scanii. Najbardziej mi się podoba no, ta wersja. O, w takiej oto kolorystyce. To jest standardowy Griff Scanii widoczny na logo. Jak można tutaj zobaczyć takie małe logo. Też ocencie, jak Wam się podoba jakość tego nagrania. Widzę, że w warsztacie mam około 30 fpsów, a na pewno macie to w lepszej rozdzielczości, więc nie wiem. Jeżeli chcecie Full HD rozdzielczość, no to napiszcie. Jeżeli chcecie taką w HD, też napiszcie i więcej fpsów. Nie wiem, a ty zobaczę, jak to wyjdzie, bo testuję nowy program, ale też z takich ważniejszych zmian. Była dostępna taka Scania w poprzedniej wersji, ale w tej wersji wprowadzili też Scanię. To jest napęd 8x4. To jest tył 8x4. Wprowadzili to. Jak widać, to są kable, do których zaraz przejdziemy. Ale tak, wprowadzili 8x4. Coś, czego mi brakowało. Naprawdę. Bo szczególnie przy tych dużych zleceniach to jest bardzo potrzebne. No bo dodaje dodatkowej mocy, bo jak widzimy ładunek ciężki, statystyki się podniosły, jak i nierówny teren. No to się podniosło. Zmieniając tylko samo podwozie. Ale dochodząc do tego w takim razie, ten dodatek daje nam, o, właśnie takie coś. To jest właśnie Griffin. Właśnie typowo dla tego podwozia, bo ma no tą całą klapę z tyłu i po prostu więcej miejsca na malunki. Ale to nie jest to, co chciałem Wam pokazać. To oczywiście jest z tych ładunków ponadgabarytowych. O, właśnie. King of the Road. Właśnie takie malowanie to jest specjalnie dla tego. I specjalnie dla tej nowej Scanii. Na tamtych Scaniach, nawet z tym napędem 8x4, nie będzie tego. Bardzo mi się podoba. Tutaj możemy sobie zmieniać kolorystykę, o, jak widzicie. Tutaj możemy, o, taki jak gdyby połysk pomarańczowy. I zmienić sobie na przykład, nie wiem, na czerwony. O. Tak możemy zmodyfikować swoją ciężarówkę. Różnorodny kolor. Tego V8 i Griffina nie da się rad zmodyfikować. I też jeszcze taki w kabinie ciekawszych rzeczy. Oto mamy możliwość dodania o tu albo tutaj takiej półeczki. I na tej półce coś, co mi się bardzo podoba. Zobaczcie. Kiedyś było to właśnie z dodatku. Tego, bo to jest w dodatku Scania. A teraz jest. Albo nie. Zademonstruję Wam na tej półce to. Będzie bliższa. O. Takie oto Scanie. Podczas jazdy te kabiny się no po prostu gibotają. Ale no bardzo mi się podobają. Ładne są. To jej wielkie brawa dla SC Software. No dla twórców gry. I tutaj mamy takie coś, co było normalnie dostępne w zwykłych Scaniach. V8, emblemat LED, loga albo V8, power. Mi się osobiście to podoba. Jak silnik jest zapalony, to tak świeci. Albo też to. No, po jednej stronie zamontuję to, a po drugiej to. I teraz, według mnie, też fotele. No, to mogliście to znać z poprzednich wersji. O, właśnie. Takie oto gryf, co świeci na taki kolor. No, wiadomo, przy zapłonie silnika. Ten gryf jest taki, no, mało kolorowy, nie przywiązałem się do niego. V8, no to, nie wiem, podoba mi się, ale no, szału nie ma. Najbardziej mi się podoba ten gryf, więc myślę, że go sobie weźmiemy. I z takiej nawet modyfikacji zewnętrznej to chyba to wszystko, więc zatwierdzimy zamówienie. A do zapłaty, czy ja mam tyle? Mam tyle. Dobra, wyjdziemy, bo jeszcze dwie ważne rzeczy są do omówienia.
Nie wiem, czy was dźwięki nie zagłuszają. Więc dlatego je troszkę ściszę. O, bo mogły dźwięki mnie zagłuszyć. Ten hamulec jest zasłonięty. To tak się wszystko prezentuje. Według mnie no, ten gryf jest ładniejszy. Ale zobaczcie, jak te fajnie te w kabinie się kiwotają. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak bardzo lagowało. Testuję nowy program i no Rachel, wybaczcie mi. Następny odcinek będzie w lepszej jakości. I teraz najważniejsza rzecz. Widzicie to? Widzicie to połączenie między Tirem a maszyną? Tak, dodali w końcu do Eurotracka kable. O! To takie fizyczne, naprawdę ładnie. Naprawdę ładnie je wykonali. O! Można je rozciągać. I odczepiam? Nie ma. Podczepiam? Się zakładają. I to one dosłownie tak zwisają. I no, naprawdę, fizyka tych kabli jest ładna. Dobrze, może wyjedźmy sobie na drogę. No to już. Ale, o, i to wiadomo, policja. Przed policją przepchnęliśmy. No to tak trochę niebezpiecznie było. Ja podejrzewam, że te modyfikacje mogą trochę spowodować spadki FPS-ów. Ale dobrze. Powiedziałem o kablach. Pojawiły się nowe tak zwane randomowe zdarzenia. A one polegają na tym, pewnie zaraz dostaniecie screenshoty, wykonane przeze mnie w publicznej becie gry. Czyli no taka jak gdyby udostępniona dla graczy wersja gry 1.30. I tam możecie zauważyć różne zjawiska. No dobrze, zapraszam na krótki pokaz jak gdyby slajdów. Dobrze, mam nadzieję, że zobaczyliście te. No niestety nie udało mi się wszystkich, ale mam nadzieję, że tam się również pokazały wszystkie. I tak, są nowe pojazdy, które zapewne widzieliście. Jak i takie ciekawe nawet zdarzenia drogowe, polegające na jakichś wypadkach, na kontrolach policyjnych. I powiem tak, mam nadzieję, że uda się jakiś spotkać, bo mimo tego, że miałem włączone... O, nie z tego pasa, dobra. A że miałem włączone to właśnie wypadki takie, żeby najczęściej były spotkane, to się jakoś mi nie udało. Ale dobra, widzę, że jest straszny spadek FPS-ów, więc pokrótce, nie udało mi się, ale mam nadzieję, że jakoś wam to zastąpiłem. Są różne wypadki, no, więc tym oto takim krótkim materiałem, mam nadzieję, że wam opowiedziałem wszystko na temat tej aktualizacji. No i zapraszam do zasubskrybowania kanału i walnięcia w dzwoneczek. I pamiętajcie, teraz powracam regularnie, więc oglądajcie. A i napiszcie w komentarzu, czy chcecie mieć w HD materiały, czy po prostu Full HD. Ja wtedy postaram się do tego dostosować. No to dobra, trzymajcie się i cześć.